Cześć, tu znowu Rekin i witam was w kolejnym odcinku Pyknijmy w Prototype. I musimy uciec z Genteku. Checkpoint Rushed. Oho, goni nas helikopter. Musimy spieprzać i to dość szybko. Bo mimo wszystko na tym poziomie... Wow, właśnie widzicie. Uniki, uniki. Uniki. Po ścianie, pyk. Oj, nie o to chodziło. Wow, wow, wow. Bez jaj, bez jaj, bez jaj. Biegniemy. Lecimy. Musimy jak najszybciej zwiać. Tak, w ostatnim odcinku, jak pamiętacie... wow. Wow. Ale z nas koks. Tak, w poprzednim odcinku udało nam się w końcu przejść samouczek. Tak więc teraz będziemy prawdziwą rozgrywkę. I rzut. Tu. No i właśnie, uciekamy. Dobra, dostaliśmy trochę żydka i zwiewamy. Aha, musimy wejść jak najwyżej. Wow, dokładnie. No i teraz po prostu sobie wbiegniemy po budynku. Tak, po prostu. To właśnie mi się podoba w tej grze, a po prostu jest bardzo dużo swoboda działań i naprawdę można się bardzo fajnie bawić. Oh, holy shit. Nie weźmiecie mnie żywcem. Dup. A, dostał. Gin. I trafię, trafię, trafię. Nie trafię. Tyfy. Gin. Pięknie. Dobrze. Wow, wow, wow. Nie, ja nie chcę spaść. No, dobrze. Tak, udało nam się zwiać. Tak, mam teraz przebłyski. Cierpimy. Nie wiadomo, co się z nami dzieje. Zresztą, coście by zrobili w jego sytuacji. Nie żyje, haha. Dup. Tak, na pewno już nie żyje. A to jednak nie. Wow. No właśnie. Wow. I to była właśnie konsumpcja, co już wam mówiłem wcześniej. Ale teraz... On nic... On jeszcze nie wie. On jeszcze nie wie. Tak, tak. Wiem, wiem, wiem. Jeszcze nie wie. I... Dup, 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 dup. No i cóż. Wow. I teraz będziemy oglądać wspomnienie. Your mother with that mouth? Roger, 2215 Christopher Street, apartment 15A. Jest to wspomnienie właśnie tego kolesia, którego skonsumowaliśmy. Alex Mercer może właśnie je konsumować i dzięki temu zdobywa całą pamięć oraz żywotność tego człowieka. O. Właśnie. Alex właśnie przypomnia sobie, że ma siostrę i wie, gdzie ona jest. Ale plama. Fuj. Dobrze. Oho, dobra, dobra. Zmienimy się. Leci Super Soldier. Hopa.
Żeby nie zwracać na razie na siebie uwagi. A właśnie, pokażę wam coś. Jak widzicie, model postaci. Aha, dobra. Jak widzicie, model postaci tutaj nie jest zbyt fajny. No nie, nie jest jakiś super, ale dobra. I tutaj jest kilka innych modeli postaci. I właściwie one cały czas się powtarzają. Jest chyba 8 modeli postaci, jeżeli się nie mylę. O, tutaj już się powtarza. No, prawie że. No cóż, ale się bardzo często powtarza. No. I tak, moją radą jest to, żeby zawsze mieć, najlepiej żeby mieć zawsze pod ręką przebranie żołnierza, żeby po prostu zniknąć. Bo, o, objective complete. Soldiers. If they know who I am, they probably know who she is. I need to get to a good viewpoint, scope the area out. Musimy wejść na dobry punkt widokowy. Kurde. Tak, rzeczywiście, jestem jak ninja, nikt mnie nie zauważy, szczególnie, że wbiegam po budynku. Hopa. They know I'm coming. I have to think about this. Dobra. Tak, tak, wiem. No cóż, tego nie musisz czytać na razie. Okej, wchodzimy. Niczym ninja. Niczym ninja wchodzimy. Nikt nie zauważył, że skoczyliśmy z budynku, ale to są szczegóły oczywiście. No, a nie włączyłem stopera. Wow. Wow. Nie ma to jak mocna ręka. Damy na 11 minut. Gdzieś tak. Dobra. Potrzebuję twojej pomocy. Somewhere in Chelsea. I've been researching that whole fucked up organization for weeks. I was poking around to get you information. Don't you remember? You wanted to find out what was going on at the highest levels at Gentech. Anything about the director of research, do you know? Do you know what happened? I haven't even seen you in 5 years, not until you show up at my door last month. Taki lachom trochę, nie? Ale na szczęście to jest tylko nasza siostra, więc to nie ma znaczenia. Dana safe house. Come in. It's a friend's place. They're gone for a year. Patagonia or something. No. Przytulnie. This is the story of the century, so somebody's gotta know what the fuck is going on here. You know, they were waiting for me at my place, so most definitely yours. Where do I live? There. You'll be here when I get back. It's best you stay put. I'll probably come in the city for both of us. Yeah. Okay. Tak więc chyba wybierzemy się teraz w strefę zarażonych, jeżeli się nie mylę. Ale nie jestem pewien, bo nie pamiętam trochę. Dobra. I tu właściwie będziemy zaczynać kolejne misje. Zmieniać się będą. Oczywiście, o. Mission complete. O. Tak. Dostajemy punkty doświadczenia. O. To jest... no. Kurde, nie chcę mi się tłumaczyć. Wybaczcie. Ci, co znają angielskie, to sobie przetłumaczą. No, checkpoint reached. Sobie zaskoczymy. Hop, ninja. Nikt nic nie widzi. Hop, sobie ciebie zjemy. Wiecie, odnowię sobie życie trochę. Dobra. Albo może jakąś babkę porwiemy. Jest jakaś babka? Sami faceci. O, jest babka. Chodź. Porwanie, kurde. Hopa. To co? No i co można ci to zrobić? Co? A, zjemy cię. No cóż, wybacz kobieto, jak głodny po prostu jestem. I przemianę. No i super babcia. Hopa. Wow. Nie zgniotło cię? Przecież na ciebie spadłem. No cóż, nieważne.
Zawsze lubiłem sobie tak chodzić, jako jakaś babka i ten po prostu robić rozpierdol. No. No to lecimy na misję. Oh yeah. Drogi dupczaki, tu leci Alex. O, dup. Wow, niezła babcia, co nie? Wow, haha. Wow. Ale drzewa się rozwalają z takim impetem. Wow, się odbił. Naprawdę bardzo dynamiczna jest to gra i po prostu naprawdę fajnie się robi wszystkie te akrobacje i tak dalej. W ogóle nawet na początku kryje, jak jeszcze nie ma się właściwie żadnej mocy, tylko takie po prostu skakanie i tak dalej i bicie po prostu, to i tak bardzo fajnie się gra, jak widzicie. Naprawdę gra może wciągnąć. Niestety po dłuższym czasie, naprawdę takim dłuższym, trochę nudzi, bo właściwie misje są bardzo podobne. Albo trzeba kogoś skonsumować, albo trzeba coś obronić, albo trzeba kogoś zabić. I właściwie na tym to polega. Oczywiście nie są jakieś nużące misje, ale mogłyby być lepsze. Można szczerze powiedzieć. No i dobra. Wchodzimy do apartamentu. I tutaj chyba będzie nasza dziewczyna? Nie wiem. A nie, nasza. Nasz apartament. Uniwersytet. Wow, tak wyglądaliśmy. Wow. Oj, tego się chyba nie spodziewaliśmy się, ale to nic, bo nic nam się nie stało właściwie. Fuj, taki trochę dziwny ma wyraz twarzy niestety, o czołg. O, ciebie gościu nie lubię, o jak ja ciebie nie lubię. Trzeba ciebie chyba pogonić, prawda? Lecimy. Co ja muszę zrobić? Zabić ich? Czy zniknąć? Aha. Gdzie? Który? A, zginął. Gin, poczwaro. Weźmiemy sobie. Pyk, 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 gincie. Jeszcze ktoś? Ty? Skruju. Wyginęli. Oho, musimy biec. Przed helikopterem musimy być. Dobra, zmienimy się w żołnierza. Żeby nie było. Dobra. Wychodzi kolo. All clear. Haha, myślisz, że jesteś bezpieczny? Mamy cię. Posunąć się. I gin, 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 gin. Dobra, to sobie pominiemy. No, jak z tego się wychodzi? A. Dobra, dobra, dobra. No dobrze, dobrze, dobrze. Dobra. No to jest nasza. Okej.
jak się z tego wychodzi, czekajcie. No dobra, dobra, już wiem. Gin. Dobra, zwiewamy. Może pokażę wam, jak wygląda... O, Strike Team. Gdzie? Dobra. Już nie wiemy, nie wiedzą, że jesteśmy gościem. Aha, dobra. Mam coś odblokowanego? Chyba nie. Tak więc... Pierwszy dzień chyba minął właśnie. Revenge was the only clear thought in my head. The only one I could call mine. Retrospekcja. It made sense. I'd worked there. I'd had Dana investigating its operations. And then there was Black Launch. Whatever had changed me, erased my past. Must have started there. I thought if I could find out who was running Gentech before Blackwatch erased them too, I could find my past. What did you think that would gain you? Answers. I wanted to find out what happened to me. The reason. Someone to blame, someone I could punish. Tak. Tell you the truth, I never thought I'd find her. I wish the hell I never had. To właśnie było. Będzie to tak po niektórych misjach właśnie takie połączenie wszystkich faktów, które udało nam się zebrać i komentarz tego naszego... O, trzeci dzień infekcji. Confirmed on Manhattan Instance. Czyli inspekcja jest już... zaraz zobaczymy. Tutaj jest... Aha, czyli na razie jest infekcja, ale jeszcze nie ma stanów zakażeń. Ile czasu tam zostało? Minuta, to już nie będę rozpoczynał nowej misji. Tylko tutaj wam pokażę coś fajnego. Wow. Evolution. O właśnie. Wejdziemy do Upragda. Upragdes. I zobaczymy. Shield Power. Tego raczej nie chcę kupić. O. Critical. O, to jest. Dobra. To jest jedna z. Dobra, dobra. No ja wiem, wiem. Adrenalina Surge. Też kupimy. Dobrze. I tak, co ja chciałem? No. Arytaż, Overlord, Sprint Speed, to sobie kupimy. Overlord, to sobie też kupimy. A, nie mam kasy. Dobra. Tak więc to był kolejny odcinek i czy uda nam się odkryć tajemnicę Alexa, czy... O kurde, czekajcie, muszę wymyślić. Czy uda nam się w końcu odkryć, dlaczego Alex ma te dziwne moce i kto za tym stoi, tego dowiecie się w następnym odcinku. Pyknijmy w Prototype. Cześć.